gdy świat kazał gnać. Ja przeciwnie zaprowadziłam w duszy ład. Niech Pan obdarzy Was spokojem. Sobota, 5 tygodnia Wielkiego Postu. Wczoraj w Ewangelii Chrystus pytał Żydów, za który z dobrych czynów chcecie mnie ukamienować? I dzisiaj w jakiś sposób mamy odpowiedź, między innymi za wskrzeszenie Łazarza. Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, jak mówi nam dzisiaj święty Jan, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. To jest ta dobra część Ewangelii. Wielu patrząc na te znaki, to jest ciekawe też, że Jan nie używa słowa cuda, ale znaki. Czyli to, co robi Chrystus, jest znakiem Bożej mocy, Bożej obecności, tego, że Bóg go prowadzi. Często mamy wiele dylematów, co to jest cud. Nie wiemy, jaka jest definicja, czy to jest coś nadprzyrodzonego, czy przyrodzonego, czy to był jakiś przypadek, czy to był jakiś zbieg okoliczności. Święty Jan mówi o znakach, czyli z jednej strony widzimy ewidentny cud wskrzeszenia Łazarza, czy uzdrowienia niewidomego od urodzenia, ale dla Jana są to znaki. Bo jakbyśmy zaczęli patrzeć, czy to cud, czy nie cud, no to faktycznie to, co kiedyś mogło być cudem, dzisiaj byśmy powiedzieli zwykła operacja, proste rzeczy, to takie rzeczy się już dzisiaj zdarzają i odzieramy pewne rzeczy z tej cudowności, czyli bardziej z interwencji Bożej. Stąd są tutaj znaki. Więc niektórzy, widząc ten znak wskrzeszenia Łazarza, uwierzyli w Niego. A co mówią faryzeusze na spotkaniu Sanhedrynu? Cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy w niego uwierzą. Mamy odpowiedź na wczorajsze pytanie. Za który z dobrych czynów? Za na przykład wskrzeszenie Łazarza. Aż by się chciało powiedzieć, po co się wychylać? Po co w ogóle robić coś dobrego? Zawsze znajdzie się ktoś, kto w tym dobru zobaczy, że to jest niewygodne, że to jest dobre. Ale zobaczmy, że są ci, którzy uwierzyli i są ci, którzy są sceptyczni, że im to politycznie nie pasuje. Ale gdybyśmy zadali pytanie Łazarzowi, dobrze, że Pan Jezus Cię wskrzesił? Gdybyśmy zadali to pytanie siostrom Marcie i Marii, dobrze, że Pan Jezus wskrzesił Łazarza? Odpowiedź byśmy znali. Więcej, gdybyśmy my byli tymi, wobec których Chrystus uczynił jakiś znak, żadnych wątpliwości byśmy nie mieli. Ale często w naszym życiu, kiedy dzieją się takie historie, to mówimy, po co się wychylać? Wychyliłem się, komuś pomogłem, coś powiedziałem, gdzieś zainterweniowałem i dzisiaj teraz ponoszę konsekwencje. Warto może przypominać sobie wtedy Chrystusa, być blisko Chrystusa. Często widzimy poprzez drogę krzyżową, to nabożeństwo bardzo ciągle popularne w Wielkim Poście. Chcemy być blisko Chrystusa w tym niesieniu krzyża, żebyśmy zrozumieli również nasz krzyż, ale w takich historiach i w takich sytuacjach też możemy powiedzieć, Panie Jezu, teraz to ja Ciebie rozumiem, ale jednocześnie mam nadzieję, że Ty rozumiesz mnie, z czym przychodzę na modlitwę, jakie żale czy pretensje mam teraz, jakie smutki, jakie tragedie, bo chcę dobrze, robię dobrze. A jednocześnie cały czas widzę też i przeciwności, widzę i trudności i jakoś mi się z tymi moimi bliskimi nie układa. Dobrze jest zobaczyć, że ta historia jest prowadzona przez Pana Boga, że nawet te trudne słowa, które dzisiaj wypowiada Kajfasz, że dobrze jest, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niż by miał zginąć cały naród. Trudne słowa. Można powiedzieć śmiało, że to jest wyrok śmierci na Chrystusa, ale zobaczcie, jak mówi ewangelista, że wypowiedział proroctwo. A od kogo się mówi proroctwo? Od Boga. Czyli to jest historia, którą ciągle prowadzi Bóg. To nie jest historia, która Bogu się wymknęła. To nie jest jakiś wypadek przy pracy, że Bóg na chwilę gdzieś tam zapomniał, na chwilę się oddalił, innymi sprawami się zainteresował, a tutaj się dzieje dalej historia. Dlatego, kiedy patrzymy też na to pierwsze czytanie z księgi proroka Ezechiela, to widzimy i niewolę babilońską, ale jednocześnie obietnicę, że to wszystko po tej niewoli, która wydaje się totalną klęską, się naprawi, że nawet już nie będzie dwóch podzielonych narodów, bo Izrael przed niewolą babilońską był podzielony, że będzie jeden, że będzie wierny.
jak mówi Ezechiel, żyć będą według moich praw i moje przykazania zachowywać będą i wypełniać. Czyli jest nadzieja, jest ta historia ciągle przez Boga prowadzona. Oto wybieram Izraelitów, ciągle wybieram, nie odrzucam, choć im się wydawało, że są odrzuceni, ale wybieram. Historia Izraela, historia Chrystusa, nasza historia. To są ciągle historie prowadzone przez Pana Boga. Niech to nas dzisiaj pociesza i niech to nas umacnia w naszych trudnościach. Módlmy się. Boże, Ty zawsze działasz dla zbawienia ludzi. Teraz jednak hojniej udzielasz łaski Twojemu ludowi. Wejrzyj na wszystkich, których wybrałeś i udziel swojej pomocy katechumenom i ochrzczonym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Naucz mnie liczyć moje dni, bo chcę być mądra.